przystąpi, mający przyjąć święcenia diakonatu, Krzysztof Kucharski z parafii świętego Antoniego z Padwy w Łodzi. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tego naszego brata wyświęcił na diakona. Czy wiesz, że jest tego godny? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie, zaświadczam, że uznano go za godnego święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tego naszego brata do stanu diakonatu. Bogu niech będą dzięki. Drogi Synu, zanim przystąpisz do święceń diakonatu, musisz wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam Cię, czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnice wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego Twojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Thank you.
Panie Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tego, któremu zamierzamy powierzyć pełnienie świętego posługiwania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku starego prawa. A dzisiaj ustanawiasz 3 stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła apostołowie Twojego Syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy 7 mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na swego sługę, którego przez modlitwę wyświęcamy na diakona, aby służył Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na niego Ducha Świętego, aby go umocnił 7 darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznacza się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w jego obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość jego życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga mu mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć, dostąpi królowania z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Oto mamy nowego diakona.
nowo wyświęcony ubiera szaty liturgiczne, stułę oraz dalmatykę. Nowo wyświęcony diakon przyjmie od księdza arcybiskupa księgę Ewangelii jako znak udzielonej mu misji głoszenia Słowa Bożego. Następnie biskup przekaże nowo wyświęconemu znak pokoju. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczał. Pokój z Tobą. Pierwsze słowa, które wygłoszę z prezbiterium, to słowa podziękowania. Tak, można usiąść. Pragnę wszystkim, naprawdę wszystkim podziękować z księdzem arcybiskupem na czele za możliwość służenia Bogu i ludziom, teraz już z mandatu Kościoła. Jestem wdzięczny księże arcybiskupie za to, że dałeś mi szansę stać się diakonem Kościoła łódzkiego, Kościoła katolickiego. Pragnę podziękować wszystkim, przede wszystkim za waszą obecność, ale też za różnorakie posługiwanie, za to, że w różnorodny sposób przyczyniliście się do uświetnienia przebiegu tej mszy świętej, ale także tego, że stoję tu, gdzie stoję, w miejscu, w którym jestem, jako diakon. Ja dzisiaj myślę, że realizują się słowa, że różne są dary posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, ale jeden Bóg. Sprawca wszystkiego we wszystkim. I to właśnie wiara w Niego nas tutaj zgromadziła,
pozwoliła przeżyć tę mszę świętą, podczas której przyjąłem święcenia diakonatu. Wam wszystkim Bóg zapłać, a po zakończonej mszy świętej zapraszam piętro niżej na skromny poczęstunek, tak by pokrzepić nie tylko duch, by był pokrzepiony nie tylko duch, ale też nas brzuch. Bóg zapłać.